ty do diabła jesteś? Trafiłaś w samosenną. Że co? Co ty tutaj robisz? Nie powinno cię tutaj być. Coś ty zrobił? Co to kurwa jest? Gdzie są moje... Moje, jeśli przyjąć, że kradzione to twoje. Lubię was ludzi i podziwiam. Jesteście inspirujący, chociażby to. Sam bym lepiej tego nie wymyślił. Przyszedłeś mnie zabić, ukarać? Ja? Przeceniasz mnie. Sama prosiłaś, bym się tutaj pojawił. Ja nie! To jakaś pomyłka! Ta, pomyłka. Pomyłką widzę jesteś ty. Miotasz się i rozszerzasz nad sobą jak baba. I co? Wycofasz się? W pół kroku? Przeraża cię, że staniesz się taka jak oni? Taka jak ja? A może już tak jest, co? Nie zrzucisz tego na mnie. To twoja decyzja, człowieczku. Nie miałaś już nic do picia, ale jakoś sobie poradzimy. A ty kim na Boga jesteś? Mocne. Wydawałoby się, że taka mądra, a najważniejszych książek nie czyta. A tym razem co to? Sumienie. Twoje sumienie. To mnie spotka? Słuchasz mnie uważnie? Nie mówię przyszłość, tylko sumienie. Chyba dostrzegasz różnicę. To co ja mam zrobić? O co w tym wszystkim chodzi? A nawet jeśli ci powiem, posłuchasz mnie? Uwierzysz mi? To po co tu przyszedłeś? Na co ta cała szopka? Nierozsądnych zabija smutek, a gniew uśmierca niemądrych. Musisz wreszcie zdecydować, jaką drogę obierzesz. Nie możesz całe życie uciekać od wyboru. Za sukces. Za kasę. Za nadchodzące zmiany. Za demokrację. Znalazła raz. To co? Nowa partyjka? Z przyjemnością. Ale jak nam miały mi. Sentymentem wzruszona. Wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła. Rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. We'll